Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Przede mną dziennik, tygodnik, Gazeta Polska, nowy Sojusz Europejski, a przy telefonie naczelny tegoż tygodnika Tomasz Sakiewicz. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. I autor tekstu okładkowego, jak to się mówi w tygodnikach, czyli tekstu najważniejszego, ale zanim tego tekstu, zanim do nowego Sojuszu Europejskiego, to dwa słowa o teraźniejszości. Ursula von der Leyen w Warszawie, KPO odblokowany, ale kamieni milowych 116, jak się można doliczyć. Czyli co, połowiczny sukces, czy pułapka na polski rząd? Jak to wygląda? No, trzeba by się przyjrzeć tym kamieniom milowym. Na ile to jest realne, na ile na przykład jest to związane z tym, co zrobił Senat, który w zasadzie zlikwidował w Polsce konstytucję i demokrację, no bo to, że poprawką do ustawy można znieść kilka artykułów konstytucji, to jest naprawdę ewenement, którego chyba nawet Stalin by się nie posunął. Jeżeli to zostanie powiązane z radosną działalnością Senatu, no to oczywiście się może okazać, że w ogóle porozumienia nie ma, albo że jest to fikcja. No ale być może poziom szaleństwa w Unii nie jest aż tak wielki jak wśród opozycji. Mówiono, nawet Gazeta Wyborcza pisała, że szefowa komisji jest zmęczona. Takie słowa użyły dziennikarki tegoż dziennika tym sporem i chce go zamknąć, chociaż są tacy, którzy w komisji, nie tylko, którzy chcieliby, aby ten spór trwał, no ale właśnie to zmęczenie, czyli być może już brak paliwa spowodowało, że dzisiaj mamy wizytę szefowej Komisji Europejskiej. Na ile to jest tak, że ta batalia o pieniądze to była jakaś bardzo ważna sprawa polityczna dla Polski, w sensie, że te pieniądze to jest być albo nie być rządu, czy to nie jest ta skala, czy ta stawka w tej grze? No chyba aż tak wysoka była z punktu widzenia politycznego, dlatego że przecież bez tych pieniędzy PiS osiągał obecnie około 40% poparcia, czyli był na granicy kolejnego zwycięstwa, bezwzględnego zwycięstwa, tak, czyli bez konieczności zawierania koalicji z kimś z opozycji, a przecież i taka możliwość istnieje. Natomiast to, co byłoby kłopotliwe dla całego państwa, to, że brak porozumienia z Unią Europejską obniżał ceny złotówki. Ona jest już na tyle obniżona, że dalsze obniżanie się nam po prostu nie opłaca, bo winduje inflację, tak? Bo tak naprawdę ceny paliw są pędzone przede wszystkim przez wysoki wzrost cen hurtowych, który wywołał sam Putin. Ale też przez to, że były uderzenia w złotówkę. Jednym z tych powodów tych uderzeń był brak porozumienia z Unią Europejską, co powodował wzrost kosztów polskiego długu, no i też wzrost kosztów cen towarów importowanych, a przecież podstawą to ropa, gaz, częściowo węgiel. Więc takie tego typu porozumienie jest sygnałem, że może potanieć polski dług, czyli mniej pieniędzy będziemy wydawać na obsługę tego długu, no i też być może trochę obniżą się ceny materiałów importowanych, przede wszystkim gazu i ropy, bo bez względu na to, skąd sprowadzamy, no to one są uzależnione jednak od wartości złotówki. Tu mamy bieżącą politykę, ale chyba ważniejsze rzeczy działy się wczoraj w Kijowie niż dzisiaj w Warszawie. Spotkanie dwóch rządów. O tym opowiadamy dzisiaj od samego rana, od godziny 7:10. To się wpisuje w nowy europejski sojusz. Rzeczywiście ta wizyta, która była wczoraj naszych polityków, naszego rządu, jest już realizacją. To już nie jest projektowanie, to już jest realizacja sojuszu polsko-ukraińskiego, który będzie poszerzony pewnie w jakiejś formie o porozumienia z Wielką Brytanią, porozumienia z Bałtami, to co proponuje Boris Johnson, bo myśmy wczoraj już zawierali konkretne porozumienia. No, problem oczywiście polega na tym, że my jesteśmy w sytuacji małżeństwa, które też próbuje trochę zawrzeć inny związek, tak? I bo jesteśmy pożenieni z Unią Europejską. I teraz pytanie, czy jest to miejsce na jakąś formę jeszcze innego związku, czy tylko jesteśmy skazani za przeproszeniem na życie na kością łapę.
I zdaje się, że taka możliwość istnieje w wyniku decyzji Unii Europejskiej zarówno w sprawie Wielkiej Brytanii, czyli tego, że jednak praktycznie nie ma co z Wielką Brytanią, i tymczasowej decyzji wobec Ukrainy, czy zniesienia ceł. Oczywiście problem pojawi się za niecały rok, kiedy ta tymczasowa decyzja przestanie obowiązywać. Ale tymczasem możemy się związać gospodarczo z Ukrainą, budować porozumienia militarne, gospodarcze, na tyle, na ile się da, na tyle, na ile można Ukrainę wciągnąć w ramach tego, co jest. I to jest takie trochę tylnymi drzwiami wprowadzanie Ukrainy do Unii Europejskiej. I to jest zmiana nieco w formule Unii, która stała się bardzo, bardzo zamknięta na inne państwa. Od lat już praktycznie nie udaje się tej Unii poszerzać, za to się udało ją pomniejszyć o Wielką Brytanię. Więc de facto robimy nowy projekt Unii w oparciu o takie porozumienia bilateralne. Jeden ze śród tytułów pana redaktora artykułu to Unia dwóch prędkości albo dwie Unie. I to też widać wśród opisu innych ekspertów, innych dziennikarzy, że ta Unia trochę pęka, patrząc na reakcję starego kontynentu wobec wojny na Ukrainie, na tą Unię bardzo mocno powiązaną, czy tą Europę bardzo mocno powiązaną z Rosją, zwłaszcza Berlin czy Paryż, i tą część Europy, która chce z Rosją walczyć, a nie handlować. Chociażby nasz region, to jest tak, że te napięcia będą doprowadzały do dwóch Unii? Dwóch Unii albo Unii w takiej o dwóch nurtach. Tak? Jedna Unia to będzie Unia, można powiedzieć, z tym przywództwem atlantyckim, gdzie bez obecności, ale z coraz większym udziałem jednak komponentu militarnego Stanów Zjednoczonych i w jakiś sposób też Wielkiej Brytanii, których nie ma w Unii, ale którzy będą zwiększali swoją integrację z tymi krajami właśnie zagrożonymi przez inwazję rosyjską. No to są kraje, które bardzo też zwiększają swoje siły militarne i pomagają Ukrainie. I Unia, ta bardzo cyniczna, której zupełnie Rosja nie przeszkadza, czyli wszystkim niemiecko-francuska, która jest słaba militarnie, bo przecież Niemcy okazały się państwem nieposiadającym tak naprawdę znaczącej armii, a nawet mają problem z bronią. Myślę, że bardziej przesadzają nawet ze swoją słabością, ale jednak za to dominujące gospodarczo w Unii, i one będą chciały utrzymywać status quo. To spowoduje, że Unia się poszerzy, po prostu zwiększy swoją formułę, poszerzy się rynek unijny, bo nie sposób trzymać Ukrainy poza Unią Europejską 15 lat, jak oni chcą, tylko że albo nazwiemy to formalnie jako pewna nowa formuła Unii, czyli poszerzenia wolnego rynku, stworzenia szerokiego wolnego rynku od granic Ukrainy z Rosją po Portugalię, ale być może to jest z uwzględnieniem wcześniej czy później Gruzji i Mołdawii. Albo rzeczywiście Unia będzie pękać, będą powstawały dwa organizmy. Nawet nie wiadomo, gdzie ten podział będzie przebiegać, bo przecież we współpracę z Polską, z Ukrainą, Wielką Brytanią inwestują Stany Zjednoczone, inwestuje Kanada, inwestuje Australia, jestem zainteresowana Japonia. To są gospodarki razem wielokrotnie większe od tego, czym jest Unia Europejska. A już nie mówię o sile militarnej, bo to w ogóle dysproporcja jest ogromna. Więc trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Być może trzeba zmniejszyć budżet Unii, a zwiększyć wolność gospodarczą i wtedy będzie miejsce dla wszystkich. Żeby planować tego typu działania, to w Polsce, w Rzeczpospolitej musi być konsensus. Demokracja ma to do siebie, że raz rządzą jedni, raz rządzą drudzy. Czy w polskiej klasie politycznej jest taki konsensus, że to, co się dzieje na Ukrainie, i solidarność międzyludzka, ale też polityka jest na tyle ważna, że warto iść w jednym kierunku? Czy na przykład za ten rok z okładem wygra opozycja i Polska z powrotem odwróci się od Ukrainy w kierunku Berlina? Jak to wygląda? No właśnie o to chodzi, że bycie w kierunku Berlina oznacza odwrócenie się od Ukrainy, i to już jest bardzo, bardzo niebezpieczne, bo to, co Berlin nam próbował tu zainstalować, to tak naprawdę
były rządy, które miały pełne gęby frazesów o wartościach unijnych, a tak naprawdę porzuciły Ukrainę. To, że Ukraina grała na Berlin, nawet jeszcze w czasie rządów PiS-u, dopiero wojna zakończyła, wynikało właśnie z tego, co wyrabiał Radosław Sikorski z Tuskiem jeszcze w czasie Majdanu. Oni po prostu przekazywali Ukraińcom nie wolę wynikającą z polskich interesów, tylko niemieckich. Tak? No to Ukraińcy też, skoro mamy rozmawiać z posłańcami, to lepiej rozmawiać już z samym Berlinem. To bardzo, bardzo zepsuło na wiele lat możliwości integracyjne Polski i Ukrainy. No, to się teraz bardzo szybko zmienia, bo Ukraińcy się zorientowali, że gra na Berlin nie ma żadnego sensu. Mają tu tymczasem rząd, który sprzyja integracji, a przede wszystkim przeciwia się agresji rosyjskiej, czego Berlin nie za bardzo robił. Tak? No, widzieliśmy, że Berlin dojrzewa do tego, żeby się zmieniać, ale pod naciskiem, pod wpływem to był rok 2014, a teraz, jak patrzymy na naszą scenę polityczną, na Platformę Obywatelską, na Lewicę, na PSL, jaką może mieć probierz, że jeżeli te siły dojdą do władzy, to będą kontynuować proatlantycką i tym samym proukraińską politykę? Czy nie mamy takiej pewności? No i w przypadku opozycji takiej pewności na pewno nie ma. To znaczy mamy do czynienia z ludźmi, którzy są znani z tego, że prowadzili inną politykę. Mało tego, są znani z tego, że ich deklaracje słowne mocno rozbiegają się z czynami. Tak? Znaczy, mówią, że nie podwyższają emerytur, wieku emerytalnego podwyższają, mówią, że nie podwyższą podatków, podwyższają. Znamy to wszystko, przerabialiśmy. Pomijam wyczyny już jako opozycji i to, co się dzieje w Senacie. No więc to, co jest pewne, to zależność wielu polityków, szczególnie Platformy Obywatelskiej, od Berlina. Wiemy to, widzimy, słyszymy od nich samych, tak, słyszymy to od nich samych, więc trzeba zakładać w sprawach bezpieczeństwa ten scenariusz jednak gorszy. Czyli, że... Ale to tu mamy tą różnicę też się wtrącę, bo mamy Donalda Tuska, który rzeczywiście z tymi Niemcami, zwłaszcza z Angelą Merkel, był bardzo mocno związany, ale mamy Rafała Trzaskowskiego politycznie trochę na lewo na scenie krajowej, czy na tej osi ideologicznej chociażby, ale politycznie wydaje się, że to może być człowiek, który jest raczej zorientowany na Waszyngton. Jego rozmowa z Bidenem w Warszawie, jego podróż do Stanów, to by pokazywało, jakby Ameryka sama tutaj starała się mieć także po stronie opozycji partnera do rozmów. Z Rafałem Trzaskowskim jest bardzo ciekawa historia, bo on w zasadzie werbalnie, to on się niczym od Tuska nie różni, poza tym, że chce pozbyć się Tuska, a przynajmniej przejąć za niego kierownictwo Platformy Obywatelskiej, i wzajemnie Tusk robi wszystko, co może, żeby wykończyć Trzaskowskiego. To ostatnie oświadczenie Kierwińskiego, że jak ktoś pojedzie na Kampus Polska, to nie znajdzie się na listach wyborczych, to świadczy o tym, że tam się odbywa walka na noże, kastety i obcasy. Natomiast problem jest chyba w takim głębokim uwikłaniu i Trzaskowski po prostu jest mniej uwikłany. Wprawdzie bierze pieniądze od Niemców, choć na sam kampus, ale jednak związki z Tuska to były związki usługodawcze. To znaczy to widać było wyraźnie, że on jest tak silnie związany z Angelą Merkel i z jej polityką, że nawet Amerykanie nie za bardzo chcieli już z nim rozmawiać. Przecież od kiedy wybuchła wojna, żaden ważny polityk amerykański, a nawet mniej ważny, nie przyjął Donalda Tuska. No to o czymś to mówi. A Trzaskowskiego przyjmowali, czyli uważają, że Trzaskowski jest być może w stanie pewien rodzaj samodzielnej polityki prowadzić, mimo swoich wad i finansowania przez Niemcy. Natomiast, że Donald Tusk po prostu jest tylko emanacją pewnego rodzaju polityki, bo to też nie jest całej polityki niemieckiej, tylko tak zwanej może być polityki pruskiej, nastawionej na współpracę z Rosją. I w zasadzie, ponieważ ta polityka zbankrutowała, to nikt serio już z Tuskiem nie chce rozmawiać. Też jego obecna utrata władzy w EPL-u jest trochę z tym związana, bo przecież wiemy, że Tusk chciał przedłużenia swojej kadencji. Pozwolono mu tylko na parę tygodni. Dzisiaj, wczoraj przestał być szefem EPL-u. Wrócił na placówkę krajową w pełni. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Tygodnika Gazety Polskiej, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj Radio Wnet.
Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.